piątek, 24 kwietnia. W dniu, w którym moi znajomi obchodzą rocznicę swojego ślubu. W związku z tym pozwólcie, że na wstępie odrobina prywaty. Magdo, Robercie, dużo dobrego we dwoje. Ale pozwoliłem sobie od tego zacząć nie tylko, żeby za pomocą HTI złożyć życzenia, ale dlatego, że przykład małżeństwa jest bardzo fajnym, żeby zobrazować słowa, które dzisiaj zostały nam zadane, które zostały wybrane na dzień dzisiejszy. I tak w księdze proroka Jeremiasza, w rozdziale 14, w drugiej połowie 21 wiersza znajdujemy modlitwę proroka: miej w pamięci, nie zrywaj swojego przymierza z nami. Zaś w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 1, w 9 wierszu apostoł Paweł pisze: wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Przymierze, wspólnota, czy jak chce tłumaczenie Biblii Warszawskiej, a trochę bardziej nam znane, społeczność, to bardzo ważne, podniosłe, takie patetyczne słowa, co mają wspólnego z małżeństwem. No kiedy popatrzymy na czasy, w jakich żył Jeremiasz, małżeństwo było niczym innym, jak formą przymierza. A zatem prorok, odwołując się do przymierza, w pewien sposób pokazywał coś naturalnego, coś zwykłego, rzeczywistość, która była oczywista. Kiedy popatrzymy na wspólnotę czy społeczność i przetłumaczymy ją z języka, czy inaczej ze słownika wyrazów świętobliwych na takie powszechne i codzienne, to to przecież nic innego jak dobra relacja. Kto jest dobrym mężem? Tu pozwólcie trochę stereotypów. Czy ten, kto będąc w kwiaciarni zastanawia się, jak dużo kwiatków umieścić w bukiecie, żeby być dobrym mężem? Czy dobrym mężem jest ten, który myśli, jak często może wyręczyć żonę w takich czy innych obowiązkach? Głupie, prawda? Tam, gdzie tego typu pytania się rodzą, znaczy się, że zabrakło tego, co jest podstawą, głębi relacji. I kiedy popatrzymy na czasy proroka Jeremiasza, to właśnie tego zabrakło. Prorok żył w rzeczywistości, w której lud znajdował się w świątyni, znajdował się w Jerozolimie. Był jeszcze przed deportacją. Trwało życie kultowe. Wydawało się, że nic złego nie może spotkać ludu Bożego w wybranym miejscu, które sam Pan Bóg wyznaczył. Ale prorok był innego zdania. Prorok zwracał się do ludu, krytykując, że zostały tylko pozory, że nie ma głębi. Apostoł Paweł pisze do nas, że oto przez wierność Boga możemy mieć z Nim społeczność i relacje. Nie przez nasze zabiegi, nie przez nasze dobre chęci, ani ich wykonanie, ale przez Bożą wierność. Bo to ona powoduje, że nasza relacja z Nim trwa, może się pogłębiać. Bo to Boża wierność sprawia, że ma sens przychodzenie do Niego. Bo przecież to oczywiste, że sami nie jesteśmy w stanie za wiele Mu dać, a w zasadzie nic. I chciałbym nam życzyć dobrych relacji z Panem Bogiem. Chciałbym nam życzyć takiego codziennego wpatrywania się z zachwytem w Niego, który pozostaje wierny. Także wtedy, kiedy nam brakuje wierności. Dużo dobrego, pokoju z Bogiem i radości w takich codziennych, zwykłych okolicznościach, z tego, że Bóg także w moim życiu chce być wierny.